Witajcie moi drodzy, ja jestem Kusok, wy jesteście na kanale My Retro Hobby. Nowy rok, czyli konkurs u Kusoka. Żeby nie było prosto, żeby nie były to utarte rzeczy, utarte schematy, żeby nie było standardowo, tak jak na wszystkich kanałach, nie rozdaję moi drodzy gierek, aczkolwiek będę kiedyś musiał, bo trochę tego mam, ale rozdam coś specjalnego, ale wcześniej rozpakowanie i po rozpakowaniu tego powinno się dużo, moi drodzy, wam rozjaśnić. To jest coś, co udało mi się zakupić na Allegro. Zaraz, moi drodzy. Ojej. Koperta w kopercie, tak? Tu sobie odłożę, tu jest dowód zakupu. Tak? Czy nie? Tak jest, tu jest dowód zakupu. Moi drodzy, proszę bardzo, patrzcie na to. Patrzcie na to. Moi drodzy, nie jest to nic innego jak pendrive znaleziony w trawie, czyli gra Marcina Borka-Borkowskiego, znanego z takich czasopism jak Top Secret, Gambler i ostatnio Pixel. Legendy, że tak powiem, polskiego świata gamingowego i również autora, tak jak przypuszczam, pierwszej polskiej gry, czyli moi drodzy, właśnie, że wam nie powiem, ale pierwszej polskiej gry. Moi drodzy, która jest, nawiasem mówiąc, była wydana na Spektrum i w tym momencie ta polska pierwsza gra jest crowdfundingowana i można ją dostać fizycznie na Spektrum na kasecie. Poza tym Borek na swoim kanale Twitchowym również ją już ostreamował i pokazywał. Pokazywał bardzo ciekawe mechaniki z dedykacją. Świetna rzecz. Moi drodzy, i oczywiście historyjka związana z tym wszystkim. Zobaczyłem, moi drodzy, wywiad z Marcinem Borkiem-Borkowskim na kanale Loading. Był wywiad właśnie dotyczący tej nowej gry, nowej starej gry. I moi drodzy, zakupiłem sobie dwie sztuki, gdzie nie wiedzieć czemu przyszła mi jedna sztuka, więc niewiele się zastanawiając, wykręciłem numer telefonu do sprzedającego, zapytać się, i odezwał się pan Marcin Borek-Borkowski. Chyba 10 minut takiej fajnej rozmowy naprawdę przeprowadziłem, telefonicznej. Jedną sztukę kupiłem dla siebie, drugą sztukę kupiłem, moi drodzy, w zamyśle dla was konkursu. Czym jest, moi drodzy, pendrive znaleziony w trawie? Pendrive znaleziony w trawie, najprościej rzecz mówiąc, jest grą detektywistyczną. Dostajecie, moi drodzy, taką kopertę. Ona jest już otwarta. Dostajecie, moi drodzy, w tej kopercie taką zawartość, mniejszą kopertę. W tej kopercie, moi drodzy, znajduje się taki opis. Oj, to jest paragonik. Znajduje się pendrive otagowany, tak jak na policji, materiał dowodowy. Pendrive. I tutaj jest takie krótkie wyjaśnienie i zdrapki, moi drodzy. I to jest wszystko, co macie. Do dyspozycji macie jeszcze, moi drodzy, internet. Jeszcze macie internet. Wiem, że wyjdzie wersja na Steamie, wersja angielska tej gry. Więc tutaj, moi drodzy, są wszystkie wasze narzędzia, żeby tą detektywistyczną zagadkę rozwiązać. I moi drodzy, to jest do wygrania w konkursie. To jest do wygrania w konkursie gra Borka, jest dostępna u Kusoka. Moi drodzy, i teraz jakie jest pytanie konkursowe? Moi drodzy, pytanie konkursowe jest następujące. Jaką grę aktualnie jeszcze jest zbiórka, na jaką grę, która była pierwszą polską grą w charakterystycznym wydaniu? Jeżeli ktoś by powiedział, jak została wydana, konkretnie jak wyglądał box od tej gry, to myślę, że to jest, będzie odpowiedź kompletna. Więc moi drodzy, jaka gra pana Borka
jest w tym momencie aktualnie crowdfundingowana, na którą są zbierane pieniądze i już niedługo te egzemplarze do patronów trafią. Do wygrania, moi drodzy, pendrive znaleziony w trawie, kompletny, no, otwarty na potrzeby tej prezentacji, czyli gra detektywistyczna, gra, w której trzeba ruszyć trochę głową. I tyle, moi drodzy, tyle w tym temacie. Piszcie w komentarzach. Dam wam, powiedzmy, tydzień. No i świetna sprawa, moi drodzy. Dla mnie wielkim przeżyciem było móc porozmawiać chwilę z człowiekiem, który był, jakby nie było, człowiekiem, który ukształtował mnie w jakiś tam sposób, głównie przy udziale czasopisma Top Secret. Więc, moi drodzy, prosto od kusoka, ja to kupiłem u pana Borkowskiego, żeby nie było, że jako, to jakoś dostałem. Nie, ja to kupiłem i po prostu przeznaczam to na rozdanie, ten egzemplarz. Więc, moi drodzy, jaka gra i jak była zapakowana. Także takie dodatkowe utrudnienie, szpileczka od kusoka, ale nie będzie to większym problemem. No i co? No i tyle. Do zobaczenia. Życzę powodzenia w konkursie. Życzę wszystkiego dobrego w nowym roku. Mówił Kusok, My Retro Hobby. Pa, pa. Cześć.